No najfajniejsze w pracy dubbingowej to jest oczywiście to, że mamy wielką różnorodność, znaczy bardzo wiele postaci do zagrania i możemy się w nie wcielić, chociażby delikatnie zmieniając głos czasem, wcale nie bardzo zmieniając go. Czasem jest to robione technicznie, ale czasem wystarczy tak naprawdę pomyślenie o tym, że to jest inna postać i ten nasz głos już troszeczkę inaczej brzmi. Nana, mówię ci, ale historia! Wdrapałem się na taką wielką skałę, a tu ni stąd, ni zowąd! Ten mój głos, który w dubbingu nie zawsze pasował, bo jednak dzieci fajnie jak sobie trochę popiskują i są takie bardziej piskliwe i takie dziecięce, to jednak mój głos był zawsze taki chrapliwy i dość niski. Bierzesz, ja? Mnie tylko przemieniono w niedźwiedzia. Tak magicznie. Duch mojego brata porwał mnie w powietrze. Tutaj akurat na niedźwiedzia po prostu przypasował idealnie, no bo wiadomo, niedźwiedź jakby mówił jak mała dziewczynka, to by było głupio, więc stanowczo tu przypasowałem jakby tymi moimi warunkami, które są jakie są, a mówię, w miarę pracy i rozwoju człowiek zawsze stara się z tego zrobić coś innego, więc teraz już piszczeć też potrafię. Obejdę się bez porad głupiego niedźwiedzia. Oddaj mi ten patyk, mówię. No dobra, proszę. Nie, 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 sam sobie poradzę. Odłóż go. Nie, tam skąd go wziąłeś? Myślę, że spokojnie bym wytrzymał z młodszym bratem. Nawet myślę, że byłbym tym starszym bratem, który napędza młodszego do różnych dziwnych rzeczy, więc pewnie to ja bym był tą gorszą stroną. Świetna historia, koniecznie ją opowiedz. Naprawdę? O tak, ale nie mnie. No jest to jedna na pewno z ról, która mi przyniosła popularność, jeżeli chodzi o dubbing. Był jeszcze tu pod małych stóp. Dobra, chłopaki. Bo się przestraszę. No to właśnie to idealne właściwie odzwierciedlenie mojej osoby. Ja też wolę stanowczo tańczyć niż śpiewać i śpiewanie to nie jest moja domena. Weź tę rybę. Co? Weź tę głupią rybę. Dobrze. No też śmieszna postać, też taki piszczący facet i też właściwie chyba się doczekało to drugiej części z tego co pamiętam. Tak. I też właściwie podobne przejścia, bo najpierw grałem młodego Mambo, a potem już właściwie ojca Mambo, więc podobny układ jak w Mój brat Niedźwiedź. Nie, nie! To chodzi o Mambo! Taniec! A skarbie! Oni śpiewają! Do tej pory stanowczo jednak wolę tańczyć niż śpiewać, ale jak trzeba, to jakoś tym śpiewem, szczególnie w dubbingu, sobie radzę, chociaż na żywo myślę byłoby dużo gorzej. Sami chcieliście. Kotku, znasz mnie! Co on robi? Ukochaj mnie! Zdaje się, że chyba śpiewa. Nie, sorry, to nie jest śpiew, sorry. Jeden morz tak robił, ale potem go odwrócili i wyszło, że zdech. Czy ja to niestety mam tak, że z tytułami w ogóle jestem na bakier. Na ogół przychodzę do pracy, robię swoje, a potem ktoś mi mówi, że w czymś zagrałem. Ja. Hej, Troy! Gabriela jeszcze trochę cię lubi, czy znalazła sobie nowego chętnego do tego? Był taki czarnoskóry, który lubił gotować i w ogóle był takim trochę freakiem, pamiętam. Ale to kurczę, powiem szczerze, naprawdę to są takie seriale, co ja takie nagrałem i fajnie, bardzo się cieszę, ale ja ich nie bardzo oglądam, więc nie bardzo pamiętam. Jest szansa, że szef kuchni zdradzi mi sekret ciasta na prawdziwy wiedeński strudel, a Sharpay będzie odpoczywała obok mnie. No przecież to są wakacje idealne, nie? Poniekąd gdzieś myślę, że z tej mojej barwy, która jest jednak niższa niż wyższa, więc tutaj do czarnoskórych ludzi to akurat pasuje, bo wiadomo, oni na ogół mają taką niską barwę. Nie powinno nas tu być. Powinniśmy siedzieć w domu i melanżować na tej imprezie twoich starych. A od kiedy lubisz imprezować z moimi rodzicami? Żartujesz sobie? Miał być catering z Argentyny. Pewnie będzie miecho. Micholender, randki z gwiazdką, nie pamiętam o czym to było. Ej, tylko nie wymiotuj na Britney, dopiero co ją dopieściłem. Dobra! Nie wymiotuj na moje buty! Kupię ci nowe drzwi. No to bardzo śmieszne są produkcje. Powiem tak, ja osobiście ich nie oglądam. Moje córki wchodzą w wiek, w którym zaczynają to oglądać i powiem szczerze, że wcale mnie to nie cieszy. Trochę mnie denerwuje głupkowatość tych seriali. No ale może to trochę jest taki wiek, że trzeba gdzieś przez tą głupkowatość przebrnąć, więc no nie jestem jakiś tam rygorystyczny, że kompletnie im zabraniam. Czego chcecie? Nie zrobiłem.
Siedzę tu od rana. Jestem w sumie dumny z tego, że jestem gdzieś tam w świecie Marvela jako Quicksilver, bo w ogóle bardzo lubię komiksy, więc być częścią, nawet głosem być częścią świata jakiegoś komiksu, to jest fajna sprawa. Mocy? Jakich mocy? O czym ty mówisz? Widzisz tu coś dziwnego? I tak nikt ci nie uwierzy, jakbyś powiedział. Właściwie on był prześmiewcą. Wszystko prześmiewał, pomimo tego, że z tego co pamiętam, chyba tam jego życie rodzinne tak średnio się układało. Mama miała z nim ciągle problemy, bo on właśnie, no wiadomo, ta jego moc sprawiała, że potrafił być z drugiej strony miasta, po czym mama nawet tego nie zauważyła i siedział za chwilę znowu przy stole. No a oprócz tego był takim prześmiewcą i ewidentnie czuł, że ta jego moc powoduje, że jakby nikt mu nie może podskoczyć, bo nawet jakby chciał, to i tak on za chwilę zniknie albo włoży komuś palec do nosa, po czym jak wszystko ruszy, to się okaże, że głupio się czujemy, bo Quicksilver właśnie przeleciał. Także bardzo fajna postać, bardzo ją lubię. Dzień dobry, tatusiu! Tato, obudź się! Tato, obudź się! Obudź się! Obudź się, tato! Obudź się, tato! Tam gram króla Gryska i też go gram właściwie w dwóch wersjach, bo jest wersja bardziej jako dzieciak, a potem jest już wyrośnięty król Gryzek, kiedy staje się królem. Śmieszycie to? Ciekawe, kto się będzie śmiał, jak ci odgryzę głowę! Jak wszystkim wam odgryzę głowy! A właściwie to on nawet chyba nie jest trolem do końca, zaraz, bo ja pomyliłem, przecież trole są małe, a on jest tym takim, co łapią trole, to jest... To właśnie, kim on był? Jak to się nazywało? O, panie, chyba mam idealny śliniaczek. No ja myślę, trolalia są już jutro! Wiem, że on się nazywał Król Gryzek, ale oni się nazywali jakoś, bo to nie były trole, bo trole to przecież były małe, oni zjadali trole. Czy oni się nazywali gnomy, czy coś? Kurczę, tych wersji postaci to już było też tyle. No nie pamiętam, w każdym razie fajna postać i urocza, no bo oczywiście trochę głupkowaty, daje się manipulować, ale w pewnym momencie olśnienie, miłość mu otwiera oczy, no i kończy się pięknie. Na ogół zauważam, że moje dzieci, moja żona w ogóle nie zauważają, że ja coś mówię. Ja mam takie, że potrafię przechodzić koło telewizora i nagle usłyszę, o rany, przecież to ja mówię, i tak wtedy z ciekawością patrzę na kanapę, czy ktoś wyłapie. Nikt nie wyłapuje. Co z jednej strony jest może smutne, ale z drugiej strony jest to dobry znak, to znaczy, że gdzieś tym głosem tak pracuje, że on brzmi dobrze i wszyscy jakby kupują tą postać, a nie wyłapują mnie od razu jako mnie, nawet moi znajomi. Także myślę, że to działa dobrze. Aczkolwiek jest to czasem deprymujące, kiedy muszę powiedzieć, no ale słuchajcie, to ja powiedziałem, nie tato, to nie ty powiedziałeś, to ja powiedziałem, to powtórz, no to powtarzam, tylko że na żywo to nie zawsze jest tak do końca jak w studiu i nie zawsze to wychodzi. No to jest bardzo fajna zabawa, dlatego że podteksty w ogóle wyłapuje się we wszystkich produkcjach i to jest takie nasze, myślę, dubbingowe trochę zboczenie, że my zawsze jakieś podteksty wyłapujemy, żeby było chociażby śmiesznie w studio. Czasem się nagrywa niektóre śmieszne wersje, które potem w różnych śmiesznych sytuacjach, typu jakieś święta czy coś, potrafimy sobie puścić, żeby się pośmiać. Ale no, podteksty są fajne, natomiast w serialu, gdzie tych podtekstów jest dużo, z jednej strony jest to śmieszne, z drugiej przestaje być śmieszne, bo w końcu nie wiadomo, gdzie my się śmiejemy w studiu, a gdzie oni się śmieją na ekranie. Ale jest to fajne, no zawsze jest to fajne też w przekładaniu, wiadomo, z języka angielskiego najczęściej na język polski, gdzie pewne niuanse są takie, że jak to spolszczymy, to faktycznie pewne kwestie można nagrywać po nawet i 10 razy, bo przy każdej jednak jest zacinka i śmiech, albo ktoś za mikrofonu potrafi się czasem zaśmiać, bo nie wytrzyma, także no tak, śmiesznie się robi takie filmy i bardzo, bardzo lubię takie filmy oczywiście.